groził pozbawieniem życia Mariuszowi Podgórskiemu oraz członkom jego rodziny, u którego groźba ta wzbudziła uzasadnioną obawę i spełnienia tych sprzętów artykułu 190 paragraf 1 kodeksu karnego. Oraz o to, że w dniu 26 lutego 2017 roku w miejscowości Lipowina, gmina Braniewo, województwo warmińsko-mazurskie, przy użyciu bliżej nieustalonego przedmiotu trzymanego w ręce, kilkukrotnie uderzył twarz Mariusza Podgórskiego, skutkiem czego doznał on obrażeń ciała w postaci skurczenia twarzy i głowy, z postaci dość odległej rany suszonej wargiem policzka, z uszkodzeniem zarówno skóry, jak i głowy śluzowej oraz powstanie dolegliwości bólowej głowy, którego obrażenia ruszyły prawidłowe czynności leżą do rzucia i mowy na okres powyżej dni 7. To jest dotyczące artykułu 157 paragraf 1 kodeksu karnego. Początki straszonego. Czy chciałby Pan złożyć jakieś wyjaśnienie? Nie, tam w zasadzie te moje już wyjaśnienie zostało złożone, ale chciałbym się mógł dodać tylko jakby końcowe zdanie. Ja powiem, że wyjaśnienie złożyłem. Chciałbym dodać końcowe zdanie dotyczące mojego przyjścia do szpitala do Pana Podgórskiego. Mojego przyjścia do szpitala do Pana Podgórskiego. Biorąc pod uwagę to, że Pani Jastrzębska nakłaniała mnie do tego, biorąc pod uwagę to, że Pani Jastrzębska namawiała mnie do tego, aby przyszedł do swojego kolegi z koła. Przyszedł do swojego kolegi z koła. I wyjaśnił tą sytuację. Tu zacytuję, ponieważ oni, nie wiem czy dobrze, ale tak było, jeśli pamiętam dobrze, to było tak, że bo oni czekają na ciebie, siedzą i płaczą, bardzo. Ponieważ oni czekają na ciebie, wraz z żoną siedzą i płaczą. Ta sytuacja również była podobna u mnie w domu, ponieważ moja córka i żona, nie wiem, przychodziła traumę, nie wiem jak to nazwać, ale coś takiego. Przychodziła traumę. Nie wiem jak to nazwać. W związku z powyższym udałem się do szpitala jako kolega, a zarazem prezes koła. W takich sytuacjach już w przeszłości też bywałem. Tak, to znaczy jak? No na przykład kolega był po zabiegu, tak? I go też odwiedzałem. Na przykład kolega. Który kolega? Jan Bobek. Na przykład kolega Jan Bobek był po zabiegu i jego też odwiedzałem. Jako prezes koła, tak? Jako prezes koła. W końcu, nie wiem, taki obowiązek, jak te nakłaniania przemówiły do mnie i do rozsądku, zdecydowałem, że udam się do tego szpitala. Zdecydowałem, że udam się do tego szpitala. I spróbuję sytuację na chłodno, na spokojnie wyjaśnić. I spróbuję sytuację na chłodno, na spokojnie wyjaśnić. No niestety nie udało mi się. I jeden błąd, jaki popełniłem, to było to, że podjęliśmy decyzję o odwiezieniu Pana Podgórskiego po zabawie do domu. Błąd, jaki popełniłem, to było to, że podjęliśmy decyzję o odwiezieniu Pana Podgórskiego. Natomiast nie mogłem przepraszać Pana Podgórskiego za to, że podjęliśmy decyzję o odwiezieniu Pana Podgórskiego do domu. Czego nie zrobiłem. Natomiast ja nie mogłem przepraszać Pana Podgórskiego za coś, czego nie zrobiłem. I w tym momencie ta moja wizyta jakby się zakończyła i nie miała właściwie sensu. W tym momencie moja wizyta się zakończyła i nie miała dalszego sensu. Dziękuję. Te słowa Pani Jastrzębska.
ja schodzę z telefonu, a proszę mi wytłumaczyć, a jak pan nie usłyszał? Przez głośno mówiąc. Ja to słowo usłyszałem przez głośno mówiące, a proszę mi wytłumaczyć, jaki był cel włączania telefonu na głośno mówiący w przypadku, gdy dzwoni osoba nie bezpośrednio pod podwózki. Jaki był cel włączenia telefonu na głośno mówiące? Ponieważ wszyscy byli bardzo zainteresowani problemem. A wszyscy to znaczy kto? Ja. Słyszałem przez głośno mówiące, a był telefon na głośno mówiącym, bo wszyscy byli zainteresowani tą rozmową. A w jakim celu pani to tłumaczy? Bo w tym momencie pani nie miała jeszcze ze sprawą niewiele wspólnego. Więc muszę powiedzieć, dlaczego wszyscy byli tak zainteresowani rozmową z pani, że wszyscy się przysłuchiwali na głośno mówiący. A niech pani to wytłumaczy. Nie jestem w stanie wytłumaczyć, po prostu wszyscy byli zaciekawieni całą. Słyszałem, a telefon był na głośno mówiący, bo wszyscy byli zaciekawieni rozmową. Tak. Nie jestem w stanie wytłumaczyć, dlaczego byli zaciekawieni. A to jest taka norma u państwa, kiedy dzwoni, to wszyscy wsłuchują się w rozmowę. Pan to jest to pierwszy pan przypadek, czy często się zdarza, że pan słucha rozmowy prywatne na głośno mówiące w domu państwa? Czy to było rzadkość, czy to tylko w tym dniu taka sytuacja była? Czy to był jedyny może telefon, czy to więcej telefonów było na głośno mówiące? Niech pan nie powie. Nie bywa na co dzień w domu państwa.